Witam w kolejnym dniu. Ania z Erykiem poszli w sen. I będziemy się stąd zrywać. Ale nam ktoś zatarasował tu wyjazd i będę musiał się pchać przez tą bramkę. Mam nadzieję, że jej nie strącę. Dobra, ruszamy. Przez tą belkę. Nie mamy jak ujechać. Nie mamy, bo BM-ką ktoś stanął, jakiś debil. No. Dobra, good. Z lewej strony tam musi stanąć. Przeszła! O cholera, komin. O kurde, na styk! Na styk anteną przeleciał! O kurde! Ej! Szmatka nasza! Szmatka! Nie gazuj mi teraz, bo... A co zostało na bagażniku? Masz szmatkę! Zjeżdżamy, zastanawiamy się nad serwisem. No wjadę, chyba zrobię wszystko. Zaraz będziemy wyjeżdżać z tych dużych gór, to chyba nie będzie takiej różnicy. Zresztą mówię dla niego, to te 170 kg, jakbyście wysiedli, to i tak nic nie dało na jedynce, mi się podjeżdżać. A teraz jadę tam, zrobię, spuszczę trochę tej szarej i wlejemy wody czystej. Nie wiem, toalety chyba nie robię. Właśnie, czy jest to czysta woda do picia? Bo nam się jest, tak... ale jest ze słupka, wiesz, a nie, czy tam nie płuczą kaset też, kurna, no. Trzeba było najpierw umyć tą końcówkę i podpiąć węża swojego, nie? Tam nie ma zresztą innego węża, bo to jest... Kurde! Szuflada się otworzyła. Motyw przewodni. Do zrobienia. Szafę mamy zrobioną, teraz szufladę jeszcze trzeba być. Żadne te prowadnice z dociągiem, czy takie, czy owakie, to się otwiera. To za ciężka jest ta szuflada. Trzeba wyrzucić 15 widelców i noży. Mamy zestawy dla 12 osób. No ale przydałaś. Ale ciebie. No i teraz. Nie musiałam zmywać wczoraj. Dzisiaj. I mi zmywarki. Są te kempingi i serwis, tak? Ale kempingi też są zapchane na full. O, jeden wyjeżdża. Już jest full, widzisz, patka bliska jest to full. To tak wygląda. Taka z gwiazdą już jestem na górę. Taka z gwiazdą na górę w ogóle. Gdzie się dojeżdża na ten serwis? Gdzie te osobówki się tu pchają? Gdzie zawracają? Stają na środku, gdzie kto może, uważaj. Hardkorowo ci powiem. Uważaj na tego, bo on tak... Nie czekamy tam, to jest widowisko. O Jezus, jak to wali. Śmierdzi, Jezus. Kran zdezynfekowany. Tam jest. Mi tu poleciało, widziałem tego. Dobra, umyjesz fotel. O, ja już wyciąg ten, który... Jaki wyciąg? A wyciąg. A, to tam. Tam, wygór, tam gdzieś nie chodzi. No tam. No jest tu kran z wodą. Spuszczenie szarej i kibelek w jedną dziurę. Tylko niektórzy nie trafiają i papier toaletowy dostaje. No nie, jak bandaże mają ten papier, a nie będziemy tam zaglądać. Nie. Nie, na pewno nie.
kolejki, nie? Ronzo Missourina. Ronzo Missourina? Tak było napisane. Taki region jest wspólny jakiś. Skręcił w prawo zjazd. Ale hademade. Hademade. My szukamy hademade, ale warzywnego hademade. Warzyw tam się chce. Na Sycylię trzeba było jechać. Postój. Idziemy zobaczyć kaskadę. On nie idzie? Nie wiem, tu widać kaskadę. Tu jestem centralnie nad nią. Ale dziura. Jaka szczelina, Matko Bosko. Nic nie widzę. Jak nie widzisz? Nie jestem mogła chodzić. To są takie, zobacz, nie wiem, czy Hanka przejdzie przez ten most. To jest kerata, co to jest, nic nie jest zaznaczone. Lepiej możemy kawałek wyjść, zobaczyć. Możemy, ja muszę stanąć tu. Słychać jakieś wrzaski stamtąd. A, to jest jakiś zamknięty teren. To idziemy chociaż popatrzymy. Może to są te fali, które od nas wyszły. Nie. No, ferat. Kiedyś trzeba będzie tego spróbować. Ania, piszesz się na takie coś? No to tak. Czyli można zapłacić to 55 euro i z przewodnikiem chodzić po tych feratach. Myśleliśmy, że będzie widać ten wodospad. Wodospad było widać z zakrętu tam. Nie ma gdzie stanąć wcześniej. Jedziemy dalej. O, tu widać rzekę trochę. Wysoko położona jakaś mieścinka, nie? Nie wiem, czy wysoko, z 1000 metrów. No i jeszcze w górach tutaj. Bar. Kapliczka. 1200 metrów. O, 184. Spada cena. Zamek budują? No dopiero budują zamek. O, ambulansy przyjechało. Zamek jest w budowie i ruiny będą czynne dopiero jak skończą budowę. Ambulansa, w którą stronę? Tam, bo tam był zakaz. W sanktuarium świętego Antonio. Leonardo. Piszcie wszystko, wysadź tu nam ten samochód gdzieś po drodze. Firmy kierunkowe, on tu wali pod prąd. Przez
stacji kolejowej będziemy tu spali? Jak są zaznaczane te jednokierunkowe? Na kółku? Co? Sanktuarium. Gdzie jest tam? To nie tutaj na pewno. Pusto, nikogo nie ma, jeden kamper. Takie ładowarki do samochodów. Sanktuarium. Mogliśmy tu przyjechać, ty. Amperik. A Jezus, jak czyścimy. O, wyprzedzi nas tam. A, w cieniu tam stanął fajnie sobie. Wszyscy stoją na miejscach kamperowych, chciałem zauważyć. No, osobówkami. Przestawimy się. Już, Hanio, wysiadamy. Pierino Kaleczko. O, ła. Tam jest miejsce, no, na samym, przy samym tym. No fajnie sobie gdzieś poszło wodę. Tam jest woda? Tam, tylko ja, ja mam nową tę czapkę. Mhm. Nie zakładaj tego na głowę. Dojechaliśmy do miejsca takiego dla kamperów, ale na razie osobówki stoją. To zawołaj ją. Można full service zrobić. Kaseta. A to co to jest? Woda nie do picia. Tu jest woda do picia niby. I tu zrzut szarej. A będziemy brali chyba tamtą wodę. Z tego słupka, co Eryk lał w suwo. Ktoś pomyli węże albo coś. Zresztą mamy swój wąż. Przestawimy w cień. Tam jest plaża normalnie. Tak. Nie wiem czy tamtą drogą ile? Za 600 metrów skręć w prawo. Tą rowerową też można jechać? Nie. Tam stopiec na to. Ja nie wiem, on idzie tam zawałem po drodze, nie? I tu Niemcy już się wpierdolili. Tu są fajne miejscówki, ale jest wysoki brzeg, a tam dalej w lewo nie szedłem, już było za daleko. Widzę, że stoją nad samą wodą, nie? No bo... Niestety. Może się go kiedyś raptorem pomaluje. Ja się zmuchałem, gorąco tu jest, jak nie wiem. Daleko to jeszcze. 38 stopni. No tak. Jeszcze tak. Słońce tutaj dało. Ojej. Nic nie widzę. O. Słońce tak daje, że nic nie widzę. A, konik wolny. Wywal. Wywal. Gdzie, w środku? Tu. Otwórz drzwi! No zaraz, no nie mam ręki. Idź sobie, szarańczo. No ja pierdzielę. Idę po raz w środku. Cześć, to. Kurna, no. Cześć, to. Akcja jak na dzikim zachodzie. No tam siedzi, tu idzie. No to z tyłu nie wchodzi. Top. Szklanka jest potrzebna. Dobra, ale tu jest tak głęboko. Centralnie światło świeci. Ale jedziemy? A tutaj jeszcze czekać. Dzikusy szataste. Tam ci wyjeżdżają? Tam? O, dzikusy szataste. Tutaj przyjechali. Zostaniemy? Możemy stanąć. A tam dalej jest ten taki krzaczek? No jest. No daleko wody już, nie? Tu też są ci gdzie? Tu.
to jeszcze dalej? No nie, bo jesteśmy coraz to dalej od wody, nie? No ale widać wszystko. Tylko na razie to jest słońce, nie? Ale już nie tylko się skończy chyba to słońce. Jak są drzwiami przenoszone? Może być tyłem. Co? Może być tak, nie? Drzwiami w te kroki? Następny pies. Po serwisie, po kąpaniu dojechaliśmy w takie krzaki. O, parę kamperów stoi. A tu o, rzeczka i góry. Może się podobać. No. Eryk już tam z Hadżochem w wodzie łażą. Otwierać okna przy berdach. Oj. Wentylator chodzi. Otwieramy okienka. I jak widać, po raz kolejny da się na dzikusa we Włoszech w sezonie gdzieś tam stanąć. Zobaczymy, jak będzie nad morzem, bo nie mamy żadnej rezerwacji ani nic, także może być wesoło. O nie, to pyk i jeszcze te okno i na razie się wyłączam. A cieplutańko, fajnie. Chyba, że przyjdzie chłód z góry. Zobaczymy. O, Eryk wie się pranie wysuszyć. A tu jeszcze nad rzeką balują. Byliśmy się trochę potaplać. Fajnie. Słońce już zaszło. Przyjemna pogoda teraz taka, żeby sobie posiedzieć przed kamperkiem. Zjeść arbuza. I właśnie będziemy to czynić. Dzień honory. Ja biorę kamerę. Stefan zostaje... Ożesz ty! Stefan, coś ci zrobił? Dojrzały jest bardzo. Ale pierdolę. O kurde. Nakrajamy go. A jakie kolory ma w kamerze, ty? Oryginał. To jest włoski arbuz. Jakie kolory ma, patrz. Jakie kolory. Jezus Maria. Szkoda, że nie z lodówki. No. Szkoda, no. Pod poduszką leżał. Ale ten. A tu jest Stefan, czyli. Co mamy? Stefan. Mój Stefan biedny. Czyli? Nie krój tak, krój tak normalnie, krój. Dzień dobry. Dzień dobry. Śniadanko będzie. Kanapeczka. Z mortadelą. Będziemy oglądać mortadele. Jak pan zapakował nam w sklepie ładnie. Ser oszukany z Austrii. Już kręciliśmy historię sera. Smaczny, ale wizualnie lecą w kulki trochę. No zobacz, nieładnie tak wygląda taka powierzchnia żółta cała. A jak jest z dziurkami, to bomba. No ale ser nie jest z dziurkami, jest tylko jeden plaster. Jeden plaster jest z dziurkami. No to już było. Dobra. Dawaj te mortadele, szybko. Co to jest? Mortadella akurat. Mortadella. Ile? 0,48 euro? No widzisz, tanio. A to salame. Salami. 1,1,1. Same jedynki. To nie ma. A to jest ta szynka wielka. 1,14. No, to nie jak w Polsce. Zaczynamy od tej mortadeli. To nie jak w Polsce. O Boże, ile ruloników. I on to zważył później. Nie, najpierw waży, potem pakuje.
Nie ma takiego efektu jak... Nie udało mu się pokroić jakoś takie te plasterki. Cienkie bardzo postrzępił. Ale w wielkości była kierownica od Transita. Felgi od malucha, no. Ustalam, ładnie. No wiesz, bo to jest duże strasznie. No strasznie olbrzymia była ta martadela. Takiej martadeli nie widziałem wielkiej. No, myślałam, że zobaczysz tam, jak następnym razem jedziemy w sklepie. To. Czyli tak. Jutro. W tym samym sklepie? Tak. Co? No tu jest super. Ostatnia zobaczę linię. Łopanie. No tych dużych się mu nie udało, tak? No ale co? Ta rzeczka była tutaj taka wielka. Taki wielki okrąg. Końcówki... No, trudno. Tak. Jeszcze. Próbowałaś tych oliwek? Nie, nie próbowałaś jeszcze. No i co, dobre? Dobrze. I ciekawe jakie pomidory. Z pomidorami to tu jest jakiś problem. Nie wiem jak tutaj, bliżej morza, ale w górach to tragedia była z tymi warzywami. No jak to w górach, nie? No ale bez przesady, no kurno. Ja nie wiem, czy on tak teraz zapachować tam. Królem. Nie podjadaj, miałaś robić kanapki. Dobra, nikt nie widzi. Jak konserwowa. Taka trochę świńska. Jak konserwowa smakuje. W każdym bądź razie w górach były tylko takie małe sklepiki i jakieś takie pseudo markety, to tam ceny były z choinki, nie? No ale to jakieś, ale paczkowane. No. Ale średnio w porównaniu tu z tym szperem, gdzie zjechaliśmy niżej, z tym dużym szperem, 1 euro różnicy przynajmniej na towarach, tak? No jakie ładne kanapeczki. No i mówię, że cenowo tu jest korzystnie już, nie? Nad morzem znowu pewnie będzie drożej. Jakiejś wielkiej tragedii nie ma, no, po tych podwyżkach w Polsce, no. Ale czasami można trafić chleb za 20 zł. Teraz to dopatrzyliśmy się, że oni są... Że oni mają te chleby na kilogramy, nie? Też, na wagę, no. Bułki na wagę. Ale jest się na wakacjach. No teraz te zakupy, co zrobiliśmy, to kupiliśmy trochę tych wędlin. Trochę czego tu jeszcze było? I picia, i chipsy. A, takie zachcianki bardziej, nie? Lody, limoncello, szpricer, dwa alkohole, masło, kokosa, arbuza, śliwki, tak jest, coś jeszcze. A, serki, no to zapłaciliśmy 250 zł na nasze. Mozzarella i jeszcze croissanty. Trzy, cztery minuty, już to przetłumaczyłam. Do wrzątku? Najprawdopodobniej, no. Fungi curcini. Taka jest instrukcja. Prosciutto. A to co to jest? Czym to jest? Karne. Nie wiem, z czym to jest. Muszę to przetłumaczyć. Co mam sobie tłumaczyć, jak jest narysowane? Co jest narysowane? Jakieś micho. A jakie? Nie wiem. Ale fajnie, bo jest pewnie lepiej kształt. Możemy je wymieszać. Włoski obiad. Ile tam mamy? Stop. 39 w kamperze. 30 na zewnątrz. Ciekawostka. Cebulka się smaży. Róży. Mamy na 6 osób. To musimy kogoś zaprosić. Zawołaj tych dziadków, to z tych krzaków, co się tym tobą. Nie wiem, jak się tak naprawdę to... To jest ravioli, a to jest tortellini, a to jest kapelecki. Chyba to zargąbka, si.
takie. Ładnie to wygląda. Połowie wycinek. Tak mniej więcej. Coś ci wypadło chyba. Gdzie? Wodą chlapiesz. Pudełko mi się stygowało. Cześć? No. Jest gorąco było na 40 stopni mamy już w kamperze. Ale jakoś przyjemniej niż na tym słońcu ci powiem. Mi się tutaj pojemniki palą. Ładnie rośnie. W dugarku się nie zmieszczą. Podajemy to po polsku, z cebulką. Może profanacja, ale nie wiemy jak się to je. Więc nie doczytaliśmy. Na szybko. Na szybko, jak wszystko. Plażing. No już zachodzi, ale jest fajnie, sympatyczny, nie? Piaggio odpalili. Będziemy jechać. I włoska rodzina pojechała. Eryk. Się wywalił, no. No i gdzie go macie? Dlaczego? Pokaż. No faktycznie. Muszelka odciśnięta. To jest poniedziałek. Pora opuścić tą miejscówkę. Opłukaliśmy się trochę wodą tutaj. Na świeżym powietrzu, bo nikogo nie ma. Zostali tylko nasi niemieccy sąsiedzi. I teraz przyjechały jakieś dwa samochody. A tak to w tygodniu widać, że tu jest pustawo. Włosi pracują jednak. Sprzątamy, zabieramy śmieci. Jedziemy na zakupy i robimy serwis. I lecimy nad morze. I zimna pizza. Pieczywko. Na kilogramy. Widać, że przez weekend się tu działo, nie? Byliśmy tutaj przed weekendem i nie było tyle śmieci. Eryk z Hadziochem w cieniu. Ja już wodę szarą spuściłem, toaletę zrobiłem. Jeszcze się teraz tankuje tylko. Jeszcze coś tam leci z niego. Miejsce będzie na pewno pod filmem. No, zobaczymy ile ludzi tu będzie w tym mieście. Jest gorąco. Wychodzą na ulicę, tylko ci kamuszą. Z tego co widzimy, nikt nie musi. O, tu parę samochodów jedzie. O, tu ktoś jest pracownicy jakiś. Budowlani. Jak to pusto? Pusto! I pomidorów nie ma. Z drugiej strony coś jest, ale nie widać.
parkingi nawet. Gdzie spać? Powtórka z rozrywki. A no tak, tu książę ma kurczaczka, a my mamy te gnoci czy tam. Nie do zjadka wczoraj, ale. Nie podeszło mu za bardzo, nam podchodzi. Bez większego entuzjazmu. A nie, my profanację dzisiaj znowu robimy z tym, z cebulką. Patrzcie na te sosy. No nie, te sosy to do nas nie przemówiły. Powtórka z rozrywki prawie, ale w innym miejscu. Tu trochę lipa, bo taka ruchliwa droga jest. Bo to jest parking. Taki a la camping. Tu jeżdżą osobówki, trochę się kurzy, ale nie ma innych miejsc. 10 euro prawie nad samym morzem. Dobrze, nie ma co wybrzydać, nie? Nie ma nic, tylko woda.